Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Co prawda działalność tego klubu była troszeczkę pewnie wcześniej rozpoczęta, ale udokumentowana ona była 20 lat do tyłu i taką właśnie rocznicę żeśmy przyjęli za jego powstanie i ten jubileusz 20-lecia. To świętowanie jest powiązane ze świętem kultury i sportu ziemi skołyszyńskiej. Jako pierwszy dzień, po drugi to będą dożynki powiatowe, czyli niedzielę. Atrakcjami to były występy tutaj dzieci i młodzieży w tym pierwszym dzisiejszym dniu, również rywalizacja sołectw. Państwo obserwowali tutaj, że było 6 drużyn z poszczególnych sołectw, natomiast główną atrakcją to będzie zespół pewnie Baciary o 20:30, na której wszystkich zapraszamy. Jest sport. Moja córka w swojej książce, którą napisała, nazwała, że klub sportowy w Skołyszynie jest moim 4. dzieckiem. Reaktywowałem ten klub 20 lat temu. No i przez 20 lat jakoś tkwię na tej ławce rezerwowych i staram się, żeby chłopcy ze Skołyszyna, z naszej gminy mieli spełnione jakieś optymalne warunki do uprawiania sportu. Moim oczkiem w głowie jest młodzież przede wszystkim, grupy młodzieżowe, zawsze seniorzy narzekali na mnie, że prezes tylko dba o młodych chłopaków, a o nas nic, co jest nieprawdą, bo oni też są moimi dziećmi, jak gdyby. W 93 roku już byłem chyba z 9 czy 10 lat wtedy dyrektorem skołyszyńskiej szkoły. Chłopcy, którzy pokończyli tą szkołę, zwrócili się do mnie z prośbą. Nagabywali mnie, żeby w Skołyszynie utworzyć klub sportowy, który od tam kilku lat nie istniał, bo go nie było. Została przerwana działalność chyba 7 czy 8 lat wcześniej. No i nie miałem po prostu wyjścia. Sport był zawsze moim hobby. Grałem kiedyś wyczynowo w siatkówkę, w piłkę nożną. I tych chłopaków skrzyknąłem wspólnie ze Staszkiem Sikorą, który został prezesem klubu. Stworzyliśmy ten klub, zarejestrowaliśmy go, powstało boisko piłkarskie w Skołyszynie. No i od tego 93 roku do dzisiaj to istnieje, czyli 20 lat. Od 99 roku mamy drużyny młodzieżowe, czyli 14 lat istnieją. 7 lat graliśmy w podkarpackich ligach juniorów. Nasi seniorzy występują przez większość tych 20 lat w klasie okręgowej. Cieszy mnie baza sportowa, którą mamy. Przez te 20 lat dorobiliśmy się ładnego stadionu z boiskiem treningowym, z trybuną. Szatnia jest funkcjonalna, boisko jest ogrodzone, mamy korty tenisowe, mamy boisko do piłki plażowej.